Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co żeśmy zapowiadali, dzisiaj poprosiliśmy o referat panią dr Grażynę Bołcu, która będzie mówić na temat radziecko-fińska wojna zimowa 1939-40 w dokumentach i wspomnieniach. Pani doktor jest filologiem rosyjskim, poligrafem i doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii wojskowości, co jest, a w ogóle urodziła się w Nowej Wsi, także oddajemy. Kolbuszowej, a mieszkała w Nowej Wsi. Bardzo prosimy Pani. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Tematem dzisiejszego referatu będzie wojna zimowa. To jest wojna między Finlandią a Związkiem Radzieckim z przełomu lat 39-40. Wojna zimowa jest mało znana dla szerokiego ogółu i dzisiaj chciałam ją przybliżyć. Jak już pan dyrektor wspomniał, z racji mojego zawodu, jestem tłumaczem języka rosyjskiego, następnie doktorat historii wojskowości, to pozwoliło mi na możliwość współpracy z Akademią Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie na potrzeby tej uczelni sprowadzano materiały archiwalne, wojskowe z Rosji i ja je tłumaczyłam. Na podstawie tych tłumaczeń posiadam materiały źródłowe i w gruncie rzeczy będę mówić o wojnie, tylko o wojnie zimowej. Wojna zimowa, która rozpoczęła się w listopadzie 1939 roku, wtedy, gdy na terenie już Polski trwały działania II wojny światowej. Wojna ta trwała tylko 3,5 miesiąca. Należy dodać, że następna wojna między tymi obu krajami, to jest między Związkiem Radzieckim ówczesnym a Finlandią, nastąpiła po zakończeniu wojny zimowej, nastąpiła za rok i 3 miesiące następna wojna i tamta już zwie się wojną fińsko-radziecką, dlatego że to Finlandia wypowiedziała wojnę Związku Radzieckiego i tamta druga wojna zwie się wojną kontynuacyjną. Z tym, że ja dzisiaj będę mówić o wojnie zimowej, tej, która trwała tylko 3,5 miesiąca. Referat mój jest, jak już wspomniałam, oparty na materiałach źródłowych, wojskowych materiałach źródłowych przywożonych z Moskwy, z Rosji i przeze mnie tłumaczonych. Oparłam się przede wszystkim na materiałach stricte wojskowych dotyczących tematu wojny zimowej, zaś w szerokim zakresie na wspomnieniach ówczesnego ministra spraw zagranicznych Finlandii, Wäinö Tannera, który prowadził kluczowe negocjacje ze Związkiem Radzieckim, ze Stalinem i wydał książkę, z tym, że on już wydał książkę w USA w języku angielskim. Książka ta powróciła do Rosji, była tłumaczona na język rosyjski, wydana w 2003 roku i następnie do Polski. Ja się już zajęłam tłumaczeniem z języka rosyjskiego na język polski. Wäinö Tanner, minister spraw zagranicznych Finlandii, w swojej książce mówi o pertraktacjach dyplomatycznych, i o przyczynach, które doprowadziły do wybuchu wojny radziecko-fińskiej. Mówi o pokazuje również metody radzieckiej propagandy, radzieckiej procedury dyplomatycznej i oczywiście kulisy międzynarodowej polityki z tego okresu. Pozwolę sobie wsiąść.
tłumaczone przeze mnie pozycje zawierają obszerne załączniki z zasobów Archiwum Wojskowego Finlandii i z Rosyjskiego Archiwum Państwowego z Rosji i Związku Radzieckiego. Między innymi tymi załącznikami, to są obszerne załączniki, są to fińskie odezwy do żołnierzy radzieckich z czasów tej wojny zimowej, które w gruncie rzeczy nakłaniały żołnierzy radzieckich do przejścia na stronę, do poddania się, na przejścia na stronę Finów. Również zawierają wspomnienia bezpośrednich uczestników tych walk, wojny zimowej, młodych, 17-letnich chłopców, którzy walczyli w ochotniczych batalionach narciarzy. Autor wspomnień, mówię o Weinotannerze, autorze książki, która stanowiła właściwie podstawę mojego referatu, mówi o trzech podróżach fińskich dyplomatów do Moskwy, ich tajnych pertraktacjach w celu uzgodnienia szeregu spornych problemów między obu krajami. Czytacza stenogramy rozmów negocjacyjnych z udziałem Józefa Stalina, co niewątpliwie podwyższa wartość głową tych wspomnień. I postaram się kilka fragmentów takich rozmów przytoczyć. Cofnijmy się do historii. Do 1917 roku Finlandia była częścią Rosji carskiej jako Wielkie Księstwo Finlandii. Po I wojnie światowej Finlandia uzyskała niepodległość. Przed II wojną światową Finlandia ogłosiła neutralność, a po wojnie zimowej, tej, o której dzisiaj będę mówić, czyli przełomu lat 39-40, straty terytorialne poniesione w jej wyniku oraz nadzieja na odzyskanie z powrotem tych ziem spowodowały, że Finlandia w 1941 roku porzuciła politykę neutralności i stała się sojusznikiem Niemiec po ich agresji na Związek Radziecki, prowadząc z Rosją tak zwaną wojnę kontynuacyjną. Należy dodać, że Finlandia i państwa bałtyckie były częścią Rosji przez więcej niż 4 pokolenia i dla Związku Radzieckiego naturalne było traktowanie tych krajów jako części Rosji lub jako zależnych od niej prowincji. Fakt, że państwa te, podobnie jak Polska, uzyskały niepodległość po I wojnie światowej, był traktowany przez Związek Radziecki jako wymuszona rezygnacja z części naturalnego terytorium Rosji. Tak też zapewne dzisiaj Rosjanie rozumują, jeśli chodzi o Ukrainę. Pomimo ustaleń protokołów do paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku i określenie stref swoich wpływów, chodzi o pakt niemiecko-radziecki, Stalin przezornie liczył się z możliwością uderzenia Niemiec na Związek Radziecki, to jest też na Leningrad z terytorium Finlandii i państw bałtyckich. Leningrad to dzisiejszy Sankt Petersburg. Wschodnia granica fińsko-radziecka przebiegała bowiem 32 km od rosyjskiego Leningradu i właśnie problem przesunięcia tej granicy stanowił główny argument Rosjan w negocjacjach z Finami i w rezultacie doprowadził do wojny. I tak, 12 października 1939 roku Związek Radziecki zwrócił się do Finlandii, aby przesunęła granicę fińsko-radziecką o 25 km, tak, aby odległość Leningradu od granicy z Finlandią wynosiła około 60 km. Stalin argumentował, cytuję, na uzbrojeniu Armii Radzieckiej już były działa strzelające na odległość od 50 do 60 km. W pełni możliwe, że Finlandia zdobędzie takie działa i Leningrad mógłby znaleźć się w granicach ich osiągalności.
W zamian za powyższe ustępstwa Związek Radziecki proponował Finlandii olbrzymie obszary w Karelii. Ja spróbuję pokazać teraz mapkę. Już nie jest, tylko że ostrości nie ma. Może tutaj spojrzymy. Troszkę może wyraźnie. Przed wybuchem wojny tu jest dzisiejszy Sankt Petersburg, ówczesny Leningrad. Tu mamy Zatokę Fińską, tu jest jezioro Ładoga. Granica między Związkiem Radzieckim a Finlandią. Tu przebiegała, z tym, że to jest przed wybuchem wojny i po jej zakończeniu faktycznie. Po jej zakończeniu już granica tutaj przebiegała. Tu mamy Wybor, dzisiejszy rosyjski Wyborg i inne miasta, które były zagarnięte po tej wojnie radziecko-fińskiej. Mamy również linię Mannerheima. Tak zwana linia Mannerheima, ona była oddalona właśnie od granicy radziecko-fińskiej niedalekiej odległości i aby przesunąć Leningrad o te 25 km od ówczesnej granicy, Rosjanie oczywiście by zajęli linię Mannerheima. Co to była ta linia? Były to fortyfikacje, umocnienia i bunkry zbudowane przez Finów w latach 29-39, ciągnące się na odległości 100 km od Zatoki Fińskiej do jeziora Ładoga. Nazwa powstała od marszałka Finlandii Karla Gustafa Mannerheima, który był marszałkiem oczywiście Finlandii, a wcześniej był generałem armii Imperium Rosyjskiego. Może ja bym pokazał, jak wyglądał Mannerheim. Już o tu mamy. To jest generał Karl Gustav Mannerheim. Tu marszałek, a wcześniej wspomniałam, że był generałem Imperium Rosyjskiego. To był marszałek Finlandii, który prowadził działanie, w ogóle kierował wojną radziecko-fińską. Kolejne zdjęcie, to może dopiero potem wspomnę, jego opis przedstawię. Więc przesunięcie, jak już wspomniałam, granicy było dla Finów równoznaczne z koniecznością opuszczenia fortyfikacji obronnych, które znajdowały się na tym terenie. Rozpoczęły się więc tajne dyplomatyczne negocjacje między obu krajami. Jak oceniał powstałą wówczas sytuację dowódca armii fińskiej, właśnie marszałek Mannerheim? Marszałek miał nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie i uniknąć wojny. Poddawał pod rozwagę przesunięcie granicy, mówiąc, tu cytuję, jeśli Rosja zadowoli się granicą na 70 km od Leningradu, to wojskowi mogą opracować kontrpropozycję. Przyznawał, że, cytuję, potężnie uzbrojone wielkie państwa mają prawo zgłaszać uzasadnione żądania odnośnie korekcji linii granicy. Zdaniem marszałka Mannerheima, Finlandia, również cytuję, nawet teoretycznie nie mogła prowadzić wojny, bowiem amunicji starczyłoby najdłużej na 2 tygodnie działań wojennych. Uzbrojenie armii było niedostateczne i przestarzałe. Marszałek stwierdził, obowiązkowo powinniście dojść do porozumienia, armia nie jest w stanie walczyć. Przez 1,5 miesiąca trwały pertraktacje, które nie doprowadziły do ugody. I wówczas 26 listopada 1939 roku artyleria Armii Czerwonej ostrzelała przygraniczną wioskę Majmilę.
tam, gdzie były posterunki nadgraniczne, zginęło wówczas kilku rosyjskich pograniczników. Z tym, że wówczas Stalin stwierdził, że to Finowie ostrzelali ten punkt nadgraniczny i kategorycznie zażądał przesunięcia granicy. Oczywiście Finowie zaprzeczyli, jakoby to oni ostrzelali. Po latach różne badania wskazują, że to była prowokacja Rosjan. I wówczas, gdy Finowie odmówili, negując swój udział w ostrzale, Wiaczesław Mołotow w trakcie negocjacji z Finami wypowiedział ponure słowa, cytuję: my, cywile, nie możemy posunąć się dalej w tej sprawie. Teraz swoje słowo powinni wypowiedzieć wojskowi. I tak też się stało. 30 listopada, to jest początek tej wojny zimowej, Armia Czerwona przekroczyła granicę na przesmyku karelskim. Cofnę się jeszcze do... przekroczyła granicę, więc tutaj przekroczyła granicę Armia Czerwona i siłami, to było siłami 760 tysięcy żołnierzy pod dowództwem marszałka Klimenta Woroszyłowa. Z tym, że należy nadmienić te 760, tak mówią archiwa, ale w gruncie rzeczy wtedy bezpośrednio za pierwszym rzutem to na granicę przekroczyło 450-600 tysięcy, a potem były uzupełnienia, że łącznie walczyło 760 tysięcy żołnierzy radzieckich. I oczywiście Rosjanie spodziewali się mocnego zwycięstwa nad Finami. Finowie mogli przeciwstawić około 250 tysięcy żołnierzy, z tym, że to łącznie z przeszkoloną rezerwą. Rozpoczęło się bombardowanie przez lotnictwo radzieckie fińskiej stolicy Helsinek i wielu innych miast. Zniszczenie i straty wśród ludności cywilnej były wówczas ogromne. Finowie skutecznie bronili się małymi oddziałami, przemieszczali się na nartach, atakowali z zasadzek, skutecznie wspomagani przez snajperów, tak zwane kukułki. Małe wyjaśnienie, kim były tak zwane kukułki. Rosyjska kukuszka, to jest kukułka. Byli to fińscy snajperzy usadowieni w konarach drzew. Motyw wojen radziecko-fińskich i fińsko-radzieckich niedawno w telewizji polskiej był poruszany. Był przedstawiany film pod tytułem Kukuszka. Był kilkakrotnie w tamtym roku i w tym roku jeden raz ten film w polskiej telewizji na Historii czy na którymś tam kanale popularnym ten film był przedstawiany. Film był zrealizowany przez Rogoszkina, Aleksandra Rogoszkina w 2002 roku. Jako ciekawostkę należy może podać, że jednym z najbardziej skutecznych snajperów w historii wojen należy zaznaczyć, był to Simo Hojcha. To jest Fin, który sam w trakcie wojny zimowej zastrzelił 705 Rosjan. Z tym żył on 97 lat, w 2002 zmarł. Dużo jest wywiadów z nim, jakim sposobem on się ukrywał w tym śniegu, że go nie mogli wypatrzeć i tak dalej. Więc to jest cała historia tego Simo Hojchy, najskuteczniejszego snajpera w historii wojen. Więc Armia Czerwona. Należy wspomnieć wówczas o bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych panujących w czasie tej wojny. Nierzadko walki toczono przy 40-stopniowym mrozie. Wspomnienia uczestnicy wspominają o 53-stopniowym mrozie, również w tym czasie. Armia Czerwona była praktycznie nieprzygotowana na wojnę w warunkach zimowych i leśnych. Była uzależniona od transportu samochodowego, który wymagał sporych ilości paliwa i części zamiennych, gdyż bardzo często
pojazdy musiały mieć włączone na noc silniki, aby paliwo w nich nie zamarzało. Wszystko to jest schowo przejezdne, leśne, fińskie drogi komplikowały szybkie przemieszczanie się wojsk radzieckich. Tak więc mimo przewagi liczebnej, wojskom radzieckim długi czas nie udawało się przełamać linii Mannerheima. Całą zimę do 12 marca 1940 roku trwały zaciekłe walki, pozycje przychodziły często z rąk do rąk. Końcowe, główne natarcie czerwonoarmistów już pod dowództwem generała Siemiona Tymoszenki rozpoczęło się 4 marca 1940 roku w pobliżu Wipuri. To jest fińskie miasto, ale to jest dzisiejszy Wyborg, więc to tu trwały najbardziej zacięte walki i forsowanie Zatoki Fińskiej po lodzie. Więc wówczas czerwonoarmiści sforsowali Zatokę Fińską po lodzie, ponosząc olbrzymie straty, ale różne straty fińskie były ogromne. W ciągu tych 2 tygodni walk zginęło 5200 żołnierzy fińskich. Liczba ta pokazuje, z jaką zaciętością Finowie bronili się. Nawet Rosjanie, uczestnicy walk, pomimo że to był ich przeciwnik, w swoich wspomnieniach podkreślają wielką waleczność Finów. Pomimo potępienia agresji przez państwa zachodnie i wykluczenia Związku Radzieckiego z Ligi Narodów, Finlandia nie otrzymała znaczącej pomocy z zewnątrz. Państwa skandynawskie ogłosiły neutralność w konflikcie, nie godząc się na ewentualny tranzyt sił alianckich. Finlandia nie miała innego wyjścia, jak ustąpić żądaniom potężnego sąsiada. Wówczas Finlandia liczyła niespełna 4 miliony ludności, zaś Związek Radziecki 170 milionów. Wówczas w obliczu narastającej groźby interwencji brytyjsko-francuskiej, a także obawy Stalina, mimo podpisanego paktu o strefie wpływów, paktu Ribbentrop-Mołotow, Stalin obawiał się, że Niemcy dołączą do ewentualnej koalicji antyradzieckiej i dlatego władze Związku Radzieckiego zdecydowały się na zakończenie konfliktu. 12 marca 1940 roku został podpisany w Moskwie traktat pokojowy. 13 marca zakończyły się walki. Na mocy traktatu granica radziecko-fińska została przesunięta o 150 km od Leningradu. Finlandia utraciła 35 tysięcy km swego terytorium, m.in. Przesmyk Karelski z Wyborgiem. To są całe tereny, które utraciła w trakcie wojny zimowej Finlandia. Od jeziora Ładoga do Zatoki Fińskiej, szereg wysepek na Zatoce Fińskiej z tej strony. Również tutaj był port półwysep Hanko, na którym Stalin zbudował sobie bazę lotniczo-morską i o ten półwysep też się upominał wcześniej. Związek Radziecki w dzierżawę na 30 lat półwysep Hanko i dlatego, że tam utworzył bazę wojenną morską, która zakrywała wejście do Zatoki Fińskiej i podejście morskie do Leningradu. Należy dodać, że wojna z Finlandią sławy zwycięzcy nie przyniosła. Niepowodzenia wojsk radzieckich zachwiały w jakimś to stopniu ogólną opinię państw zachodnich odnośnie zdolności bojowej Armii Czerwonej. Niewątpliwie miało to znaczący wpływ na decyzję Hitlera o napaści na Związek Radziecki 21 czerwca 1945 roku. Źródła różnie podają wielkość strat w ludziach. Według źródeł fińskich straty ludzkie Finlandii, czyli żołnierze armii i rezerwiści, wyniosły 48 243 ludzi. A dane radzieckie podają, że Armia Czerwona straciła
126 875 żołnierzy. Mimo utraty sporej części swojego terytorium, Finlandia zachowała jednak swoją niepodległość, co udało się, jak to historia wkrótce pokazała, niewielu z państw będących wówczas w radzieckiej strefie wpływów. Szacunek dla Finów, a zarazem zdumienie budził czas trwania walk, ponad 3 miesiące, z czego przez 2 miesiące Finowie byli w znaczącej przewadze. Należy przy tym wspomnieć o stosunku państw zachodnich do negocjacji poprzedzających wojnę zimową. Niemiecki poseł Graf Schulenburg w rozmowach dyplomatycznych ze Szwedami wyraził opinię, że, cytuję, Finlandia przyjmie radzieckie żądania, ponieważ to nie wchodzi w sprzeczność z neutralnością Finlandii. Niemieccy dyplomaci zastanawiali się nawet, czy aby rząd szwedzki nie będzie starał się wytłumaczyć Finlandii, aby przyjęła te warunki. Interesujący jest również wywiad, jaki przeprowadził w Berlinie w październiku 1969 roku dziennikarz szwedzki, badacz, historyk Sven Hedin z Hermanem Göringiem i Adolfem Hitlerem. Zawarł to w swojej książce, jest książka pod tytułem Chory dziennikarz w Berlinie, to jest książka tego dziennikarza na temat spotkania z Hitlerem i z Göringiem. I wówczas Göring wypowiedział następującą opinię o możliwym przebiegu wojny. Cytuję, jeśli wojna będzie próbą sił, w której stawką będzie życie i wolność, boję się, że los neutralnych państw będzie smutny wskutek niekorzystnego położenia geograficznego Holandii i Belgii. I dni będą policzone. Los małych krajów bałtyckich także niepewny. Finlandia zostanie przyłączona do Rosji, która również zajmie Rumunię. Jugosławia zostanie podzielona. Sytuacja Turcji nieokreślona, ponieważ Stalin, podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, chcą otrzymać Dardanele. Dardanele chodzi o cieśninę, Dardanele, która wychodzi z Morza Czarnego, z Morza Azowskiego, które jest częścią Morza Czarnego, na Morze Śródziemne między Bułgarią a Turcją. To jest gdzieś na Bosfor i Dardanele. To tylko tak nadmieniam. Zaś w rozmowie z Hitlerem dziennikarz Hedin poznał punkt widzenia Hitlera. Hitler stwierdził, w moim przekonaniu, cytuję Hitlera, w moim przekonaniu ani Finlandia, ani Szwecja nie powinna obawiać się tego, że rozgorzeje poważny konflikt między Rosją i Finlandią. Ja w to wierzę, ponieważ żądania Rosji w stosunku do Finlandii, o ile nam wiadomo, są zupełnie rozsądne. Dodał przy tym Hitler, ja nie odczuwam dużego szacunku dla was, państw północnych. Od tej pory, gdy doszedłem do władzy, gazety Szwecji, Norwegii i Finlandii starały się prześcigać wzajemnie w obrażaniu mnie i moich wysiłków. Nie mam powodu do posiadania przyjacielskich uczuć do krajów, których prasa pozwoliła sobie na obrażanie mnie. Co zaś tyczy się Finlandii, to biorąc pod uwagę, że Niemcy w 18 roku udzieliły Finlandii pomocy, wysyłając korpus ekspedycyjny generała Golca, to moglibyśmy liczyć na większą wdzięczność niż szacunek niż obecnie. W 18 roku trwały walki wewnętrzne Finlandii z komunistami. We wspomnieniach Wajno Tannera uwagę przyciągają te rozmowy z przedstawicielami Związku Radzieckiego, w których udział bierze sam Stalin. Do dziś panuje przekonanie, że dyplomacja rosyjska należy do jednej z najlepszych na świecie. Chłodna, wyważona, konsekwentna. Czytając stenogramy z tych spotkań, zwracam uwagę, jasne, że wypowiedzi Stalina udawany brak zainteresowania tym, co wokół niego się dzieje, jednocześnie celny riposty. Panuje opinia, że był osobą o wielkiej inteligencji. Wstawał wcześnie rano, dużo palił papierosów. Był przyzwyczajony pracować długo po północy i wówczas zwykle przyjmował delegatów zagranicznych, którzy mimo zmęczenia musieli poddać się, jak to oni twierdzili, zwyczajom innego świata. W
W trakcie jednego ze spotkań Stalin nie omieszkał zarzucić Finom braku doceniania tego, że, cytuję, to dopiero rząd radziecki uznał niepodległość Finlandii. O tym nie pomyślał ani rząd carski, ani nawet rząd tymczasowy. Rząd tymczasowy, czyli rząd po 17 roku, po rewolucji lutowej, rząd Kieryńskiego. Moment, więc to jest tak. Ale rząd radziecki wymaga gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju. Tak, to jest wypowiedź Stalina. W tym planie Zatoka Fińska ma bardzo duże znaczenie. Dlatego strona radziecka naciska na przekazanie półwyspu Hanko. Jeśli to ma znaczenie dla Finlandii, to można przyjąć każdą formę prawną tego przekazania. Dzierżawę, sprzedaż lub zamianę. Stalin twierdził, że nikt z nas nie jest winny temu, że okoliczności położenia geograficznego są takie, jakie są. My powinniśmy mieć możliwość zastopowania wejścia do Zatoki Fińskiej. Jeśli by farwater tor wodny dla statku przez trudne nawigacyjne tereny. Jeśli by farwater prowadzący do Leningradu nie przechodził wzdłuż waszego wybrzeża, nie mielibyśmy najmniejszego powodu, aby podnosić ten problem. Następnie Stalin pyta. Pytacie, jaki kraj mógłby napaść na nas, Anglia czy Niemcy? Obecnie mamy dobre stosunki z Niemcami, ale na tym świecie wszystko może się zmienić. Pytacie, po co nam potrzebne Koivisto? Jest to miasto, fińska nazwa, to jest obecny Primorsk w Rosji. Powiem wam po co. Zapytałem Ribbentropa, po co Niemcy rozpoczęły wojnę z Polską? Ten odpowiedział, Ribbentrop odpowiedział, powinniśmy przesunąć polską granicę dalej od Berlina. Stalin. Przed wojną odległość z Poznania do Berlina wynosiła około 200 km. Obecnie granica jest przesunięta o 300 km na wschód. Chcemy, aby odległość od Leningradu do linii granicy mogła mieć 70 km. Takie są nasze minimalne wymagania i nie powinniście myśleć, że je zmniejszymy. My nie możemy przesunąć Leningradu, dlatego linia granicy powinna zostać przesunięta. Prosimy o 2700 km2 i proponujemy w zamian powyżej 5500 km2. Jakie państwo zachowuje się w ten sposób? Takiego państwa nie ma. Dalsza rozmowa między dyplomatą fińskim Paasikivi a Stalinem wygląda następująco. Fragmenty. Paasikivi był po wojnie był prezydentem Finlandii. Wówczas był radcą prawnym, brał udział w rozmowach. Po wojnie próbował normalizować stosunki między Finlandią a Związkiem Radzieckim. I rozmowa wygląda tak. Paasikivi. Granica, którą ma na myśli wasze dowództwo wojskowe, jest całkowicie niemożliwa z powodu względów ekonomicznych. Stalin. Żołnierze nigdy nie wychodzą z założeń ekonomicznych. Paasikivi. Przekazanie dzierżawy półwyspu Hanko i odstąpienie terenów na przysmyku karelskim to wyjątkowo trudne problemy. Stalin. W gruncie rzeczy to nie takie straszne. Popatrzcie na działania Hitlera. Granica w rejonie Poznania przechodziła jego zdaniem zbyt blisko od Berlina i on odsunął ją na 300 km. Paasikivi. My chcemy prowadzić życie w pokoju, pozostając z boku wszystkich konfliktów. Stalin. To jest niemożliwością. Paasikivi. W jaki sposób wasze propozycje są zgodne z pana znakomitym hasłem? Ani jednego wierszka cudzej ziemi nie chcemy, ale i pięci swojej ziemi nie oddamy. Stalin, powiem wam, w Polsce myśmy nie zabierali obcego terytorium, a teraz mowa jest tylko o zamianie. To znane hasło, ani jednego wierszka cudzej ziemi nie chcemy, ale pięci swojej ziemi nie oddamy, jest to hasło Stalina, które wówczas było bardzo popularne w Związku Radzieckim, we wszystkich republikach radzieckich, na wszystkich wystawach olbrzymie plakaty z tym jego hasłem, które weszło do historii. Wierszek to jest 4,4 cm stara rosyjska miara długości. Śledząc dramatyczne momenty tej małej wojny,
nie można uniknąć melancholijnych myśli. Mianowicie każda wojna przynosi niewysłowione cierpienia i nieodwracalne straty zwykłym ludziom, nie członkom rządu państw, które prowadzą wojnę. Przedstawiciele rządzących zawsze mają zapewnione komfortowe, bezpieczne warunki przetrwania. Weinotander w swoich wspomnieniach mimochodem zauważa, że w czasie, gdy trwały zintensyfikowane bombardowania ludności cywilnej, w tym Helsinek, żony dyplomatów zastanawiały się, jaki kapelusz włożyć na kolejny raund z wyśmienitą kuchnią i alkoholem odbywający się w chronionych od bomb rządowych pomieszczeniach. Zaś na front podążali tysiącami zmobilizowani młodzi chłopcy, ochotnicy z obu stron. Przywołam fragmenty wspomnień trzech młodych czerwonoarmistów z ochotniczych batalionów narciarzy, które właściwie przedstawią sytuację, jak byli mobilizowani, bo nierzadko byli to 17-letni chłopcy, którzy ochotnicy, studenci szkół wyższych, którzy szli walczyć z białymi Finami za ojczyznę, jak i za Stalina. Zawsze musiał to dopowiedzieć, jak, jeśli był mobilizowany. Więc może jedno z pierwsze wspomnienie Michała Kuroczkina, był żołnierz, to żołnierz Armii Czerwonej, samodzielny batalion narciarzy z 9 Armii. 5 stycznia, będą fragmenty, 40 roku, mnie i mojego towarzysza Daniłę Autanowa zmobilizowali na wojnę fińską. Batalion marszowy był formowany na stacji kolejowej Arsk w Tamarskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i został skierowany w stronę Leningradu. Wyładowaliśmy się na stacji Koczkowa. Stąd na samochodach dostaliśmy się do fińskiej granicy, gdzie rozlokowaliśmy się w ziemiankach. Zaczęło się życie wojenne w kraju surowym, śnieżnym i mroźnym. Wkrótce nasza rota otrzymała rozkaz przeprowadzić rozpoznanie bojem. W ciągu dnia, bez jakiegokolwiek przygotowania, poszliśmy do natarcia i wpadliśmy pod zabójczy ogień snajperów i miotaczy min. Zalegliśmy na śniegu. Dowódcy plutonów i starszyna z roty batalionu. Starszyna to jest stopień oficerski, młodszy stopień oficerski w Armii Czerwonej. I starszyna, posiadający doświadczenie z walk na Hasanie i Hauchingou, zginęli. Walki na Hasanie i Hauchingou są to walki poprzedzające wybuch II wojny światowej, czyli 39 rok. Walki na Hasanie, nad jeziorem Hasan, to są walki w Mandżurii Związku Radzieckiego po sierpniu 1938 roku z wojskami japońskimi. To były walki graniczne, zaś nad rzeką Hauchingou dowodził wówczas Georgij Żukow armią radziecką i było zwycięstwo radzieckie wówczas. To było w sierpniu 1939 roku, tam Związek Radziecki prowadził wojny. Więc ci, którzy niektórzy zginęli, oni również mieli doświadczenie z walk na Hasanie i na Hauchingou. Zaczęło się ściemniać, otrzymaliśmy rozkaz odstąpienia. Pod przykryciem nocy wróciliśmy, przytaszczyliśmy rany, zabici pozostali na placu boju. Każdego dnia wychodziliśmy na zwiad bojowy wysunięty na 200-300 metrów w stronę przeciwnika. Fartuchów maskujących dla wszystkich nie starczało. Zasypywaliśmy się śniegiem, na czapki narzucaliśmy białą chustę albo szmatę i leżeliśmy w śnieżnej zaspie, tylko jeden szpic od karabinu sterczał. Zamarzaliśmy i traciliśmy poczucie rzeczywistości, ale nie wstaniesz, nie pójdziesz, przecież jesteś w ukryciu. Z napięcia wszystko zaczynało majaczyć. Patrzysz na jodoreczkę pokrytą śniegiem, a wydaje się, że to jakiś człowiek idzie. Nakładasz palec na przycisk spustu, ale ręce to jakieś nie swoje, nie słuchają, zamarzły.
bojowym zwiadzie czuliśmy się skazanymi na śmierć. Wielu żołnierzy poodmrażało się, niektórzy zamarzali na śmierć. Wytrzymywali tylko silni duchem. Wracaliśmy ze zwiadu ledwo żywi. Umundurowanie było sztywne jak kołek, walonek z nóg nie zwalisz, przymarzły. Szynela także nie ściągniesz. Wszystko przekształciło się w lodowy pancerz. Nawet teraz, po 50 latach, jak wspomnisz o fińskiej wojnie, mróz po ciele przechodzi. Przecież 2 miesiące, 60 dni bez jednego łyka się ciepłego powietrza. Stoisz bywało na warcie i bijesz nogami, rozgrzewasz się lub wykopujesz spod śniegu mech, aby obłożyć się nim lub stanąć na nim. O śnie zapomnieliśmy, oczy na chwilę zamkniesz i bywa, że już śpisz. Za naszymi okopami w głębi linii obrony znajdowała się ziemianka, która była przeznaczona dla kadry oficerskiej, ale naszej braci szeregowym przebywać w tej ziemiance kategorycznie było zabronione. Ale młodzież, nie patrząc na zakaz, przyzwyczaiła się tam ogrzewać. Jakoś tak raz wrócił stamtąd znajomy żołnierz, ogrzany, zadowolony, mówi do mnie: pójdź po cichutku, ogrzej się, ale miej na uwadze, że tam jest komisarz batalionu. Jemu w oczy nie wchodź, zastrzeli. I tak wyszło. Tak się zdarzyło, że przy samym wejściu do ziemianki natknąłem się na tego złego komisarza. Wyrwał z kabury pistolet i twardo rzucił. Dokąd? Zastrzelał jak psa. I oto tak ogrzałem się. Tyle lat przeszło, a pistoletu komisarza zapomnieć do tej pory nie mogę. Rankiem 13 marca nam ogłoszono, że dziś o godzinie 12 w dzień wojna zakończy się, ale do tego czasu trzeba koniecznie prowadzić wzmocniony ogień. Na froncie zakipiało, strzelanie zwiększyło się 10-krotnie, wszystko brzmiało, a o godzinie 12 wszystko jak gdyby urwało się, a potem front stał się głuchy, zamarł. Zrobiło się strasznie. Kilku dowódców z batalionu, schowawszy pod odzieżą pistolety, wyszło na spotkanie z Finami. Nam został wydany rozkaz być pogotowiu, ale spotkanie obeszło się bez niespodzianek. W tym, że w dniu na miejscu bojów rozpoczęło się zbieranie trupów. My zbieraliśmy swoich, Finowie swoich. Góra zabitych rosła na naszych oczach. Okropnie było patrzeć na tę masę zmasakrowanych, rozerwanych ciał. A obok przechodzili wychodzący z okrążenia żołnierze, oberwani, obrośnięci w brody, wlokący się z wyczerpania. Niektórych z nich prowadzili pod ręce, wieźli na przyczepkach i cały ten straszny potok przesuwał się w stronę naszej ojczyzny w nadziei na życie. Drugie wspomnienie narciarza z samodzielnego batalionu narciarzy wspomina o tym, jak on dostał się, mając 17 lat, jako ochotnik do batalionu narciarskiego. To jest i o walkach na przystanku karelskim. W grudniu 1939 roku w mieście Puszkin, to jest niedaleko Petersburga dzisiejszego, do walki z Białymi Finami zaczęto formować rotę narciarzy ochotników. Miałem wtedy 17 lat i 6 miesięcy i dlatego Komisja Poborowa mój wniosek odrzuciła. Towarzysze wyjechali na front, a ja zostałem, co było bardzo przykre. Ale Wołodia, Zajdatielew i Aleksandr Utkin wręczyli konwującemu rotę pół litra wódki i umówili się, że ten wpisze moje nazwisko na listę ochotników. 23 lutego batalion otrzymał rozkaz wyjść na flankę linii Mannerheima. W rejonie Tajpale, jest to obecnie wieś Sołowiowo, rosyjska. Atakowaliśmy przeciwnika nocą od strony jeziora Ładoga. Finowie wykryli batalion na podejściu i otworzyli hurajnowy ogień. Zalegliśmy na lodzie, ale długo nie mogliśmy wytrzymać ostrzału. Od wybuchu pocisków na lodzie obficie pojawiała się woda i mokrzy żołnierze momentalnie zamarzali. Tracąc ludzi, batalion był zmuszony wycofać się. Przez pewien czas batalion znajdował się na przystanku karelskim. 20 marca nas wysłali zbierać trupy zabitych pod miasteczkiem Tajpale. Straty batalionu wyniosły 217 ludzi. Zdołaliśmy zebrać wszystkiego 98 zabitych, których trupy wyrąbaliśmy z lodu.
pochowaliśmy ich w zbiorowej mogile. Postawiliśmy drewnianą deskę z przybitymi skrzyżowanymi latami i zrobiliśmy napis. Tutaj są pochowani narciarze, ochotnicy 90. Batalionu Narciarzy, którzy oddali życie za nienaruszalność granic północno-zachodnich i miasta Leningradu. W 70. roku razem z synem, studentem szkoły wojskowej, odwiedziłem te miejsca. Znaleźliśmy nasz punkt obserwacyjny, ale mogiły zbiorowe nie udało się odnaleźć. Wszystko wokół zarosło. Jest takie zdjęcie, ale jak żołnierze fińscy niosą zamarzniętego żołnierza radzieckiego. Tutaj widzimy zamarzniętego żołnierza, żołnierze fińscy go przenoszą. Tak by to wyglądało. Jedno ze wspomnień, jeszcze mam wspomnienie, krótki fragment o tym. Tam istotne jest to, że po wojnie niestety ci, którzy byli uczestnikami, byli w pewnym sensie inwigilowani i jeśli ktokolwiek by skrytykował ich działania wojenne, a przecież Armia Czerwona poniosła ogromne straty wówczas, to niestety byli zsyłani do łagrów lub w jakiś tam inny sposób, ukarani. Więc Konstantin Kulikow, żołnierz Armii Czerwonej, samodzielny batalion narciarzy, 15. Armia. W styczniu 40. roku skierowali mnie według naboru partyjno-komsomolskiego z grupą studentów Iwanowskiego Instytutu Włókienniczego do miasta Władimir, gdzie w tym czasie formował się 37. Samodzielny Lekki Batalion Narciarzy. Formowanie odbywało się w przyspieszonym trybie w ciągu 2 tygodni. Za parę dni batalion na otwartych samochodach wyjechał w stronę frontu. Jechaliśmy cały dzień, na wieczór przyjechaliśmy do wsi, tam Ilauks, z której pozostało kilka drewnianych domów. Każdy ochotnik otrzymywał, jak wtedy nazywali, północny przydział Woroszyłowski od nazwiska marszałka Woroszyłowa. Na 5 dni całą wojnę własnych polowych kuchni nie mieliśmy. Na dobę żołnierzowi przydzielono 20 deka bekonu, 15 deka masła, 15 gram cukru, sprasowany suszony placek i żytnie suchary, a także miarkę wódki. Ale takie wspaniałości były tylko na samym początku. W późniejszym okresie na przykład żytnich sucharów niezamarzających na mrozie nie było. Zamiast nich wydawali bochenki czarnego chleba, przemarzające na tyle, że im nie dał rady ani nóż, ani topór, ani piła. Pozostawało jedyne wyjście, wrzucić bochenek do ogniska. Wierzchnia skórka spaliła się, pod nią pozostawała odtajała warstwa, wygładzano ją i operację powtarzano. 20 lutego zostałem ranny, do tego czasu w batalionie zostało mniej niż 200 żołnierzy, a z 50 studentów Iwanowskiego Instytutu Włókienniczego w szeregu pozostało 5 ochotników. Pozostali zostali ranni lub zabici. 3 dni przebywałem w szpitalu w Salmi i wszystkie te 3 dni spałem bez przebudzania się. Przebywałem w bojach 2,5 tygodnia i za ten czas nie udało mi się ani razu ogrzać w pościeli. Trudno uwierzyć, że tak było. W takich warunkach zasnąć chociażby na 0,5 godziny oznaczało jedno śmierć. Zasypiających podnosili gwałtem, a za kim nie dopatrzyli, ten zamarzał. Następnie mnie przewieźli do szpitala w mieście Wołchów, gdzie przebywałem do końca marca. W piekło zostałem wypisany. Przyjechałem do domu i kontynuowałem naukę w instytucie. Tam studenci, uczestnicy fińskiej wojny, mieszkający w akademiku, mocno zawalowali i prawdopodobnie przywódcę osądzali, jak źle walczyliśmy. Znaleźli się donosiciele i wielu byłych narciarzy, ochotników aresztowali, ale nie od razu, a po rozpoczęciu wielkiej wojny ojczyźnianej. Ci z nich, którzy przeżyli w łagrach, powrócili do domu po 1953 roku. Tak oto miały się sprawy. Wielka wojna ojczyźniana
Jest to oczywiście nazwa II wojny światowej przez Rosjan. Dlatego, że dla nich II wojna światowa rozpoczęła się 21 czerwca 1941 roku. Inaczej nie powiedzą, tylko Wielka Wojna Ojczyźniana. Należy nadmienić, że po zakończeniu wojny zimowej, następnie II wojny światowej, czyli wojny kontynuacyjnej między Finlandią a Związkiem Radzieckim, w wyniku pokoju w Paryżu. Pokój paryski 10 lutego 1947 roku ustalał po II wojnie światowej granice w Europie. Traktaty były umowy traktatowe odnośnie właśnie granic i to znaczy przyznawano reparacje wojenne dla Związku Radzieckiego przede wszystkim i dla innych państw, które alianci dla tych państw, które stały po stronie Niemiec. Państwa, które walczyły po stronie Niemiec to Finlandia, Austria, Węgry, Bułgaria, Rumunia. Więc Finlandia jako państwo sprzymierzone z Niemcami w czasie II wojny światowej po wojnie kontynuacyjnej utraciła dalszą część swojego terytorium i musiała ponieść znaczne koszty reparacji na rzecz Związku Radzieckiego. Również wtedy, to już tak na marginesie, dlaczego dzisiaj na Ukrainie jest część mniejszości węgierskiej, tak zwana Rusz Zakarpacka, to właśnie wówczas na pokoju w czasie ustaleń pokoju paryskiego została przyłączona do ówczesnego Związku Radzieckiego. Również z Rumunii, Bukowina, Besarabia były przełączone do Związku Radzieckiego i aktualnie znalazły się w granicach dzisiejszej Ukrainy. Dlatego tam znajduje się, bo nikt nie przypuszczał, że Związek Radziecki się rozpadnie. Dlatego ta Ukraina mieści sobie wiele narodów. I niekorzystne dla Finlandii skutki obu wojen, wojny zimowej i wojny kontynuacyjnej, wykorzystały po wojnie niektóre kręgi, które zarzuciły rządowi fińskiemu zdradę interesów narodowych. Z tego powodu autor przywołanych wspomnień, Wäinö Tanner, ówczesny, jak wspomniałam, minister spraw zagranicznych, który prowadził kluczowe negocjacje, został skazany na 10 lat więzienia, a prezydent kraju Ristori Ryti w 1946 roku to siedziało, został skazany również na wieloletnie więzienie, jak był przed czasem zwolniony. Spójrzmy jeszcze na mapki. Aktualnie Związek Radziecki graniczy, to są te tereny, które to są na rzecz w 1940 roku, również jest Karelia, była utracona Karelię i część terenów tu będzie Petsamo, będzie taka miejscowość, ale jeśli patrzymy na mapkę, tu jest ówczesny Związek Radziecki, tu jest Finlandia, od góry troszeczkę są fiordy norweskie, a tu jest Szwecja, ale tam troszeczkę jest na mapie fizycznej, można zobaczyć, że tereny, to Finlandia graniczy ze Szwecją, a górą jeszcze mała granica jest z Związku Radzieckiego ówczesnego z Norwegią. To były wcześniejsza granica. Mamy jeszcze to może tą pierwszą mapkę. Obecne granice może Finlandii, to tutaj może widać. Jest Związek Radziecki, tu i Finlandia,
tam Norwegia, a tu Szwecja, więc to są dzisiejsze granice. I dużo terenów fińskich po obu wojnach weszło w skład Związku Radzieckiego i ma już swoje rosyjskie nazwy. Może tu na tym jeszcze widzimy. Tu widzimy oczywiście jezioro, jak już wspomniałem, jezioro Ładoga, Zatoka Fińska, Sankt Petersburg dzisiejszy, ówczesny Leningrad i nazwy rosyjskiego wyboru, a nazwa fińska Wipuri. Cóż można jeszcze, tu mamy linię z Mannerheima, która obecnie jest w granicach Związku Radzieckiego. Więc, Szanowni Państwo, patrzę na czasowo, na, że już godzina mija. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego referatu i ewentualnie proszę może o jakieś refleksje, może o pytania, które postaram się jeszcze uszczegółowić, na ile mi starczy wiedzy, dlatego że pytania mogą być różne z Państwa strony. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.